Witam serdecznie w filmie, który chyba, zaryzykuję to stwierdzenie, był bardzo mocno wyczekiwany przez większość, bo pewnie nie wszystkich, bo nigdy tak nie ma, żeby wszyscy byli zadowoleni, przez większość moich widzów, czyli kolekcja perfum. Zbierałam się do tego, bo bałam się tego tematu, bo tego jest po prostu przytłaczająco dużo. I tak słowem wstępu chciałabym poinformować, że początkowe filmy będą takie dość tematyczne. To znaczy, będzie oddzielnie Lancome, będzie oddzielnie Dior. Po prostu tak mam je posegregowane w szufladkach, co nie zmienia faktu, że czasami będą drobne odstępstwa, na przykład gdzieś tam, jak mi się gdzieś zawieruszy Dior albo Lancome, to pojawi się wśród innych perfum, ale no to trudno. To trudno, natomiast te początkowe będą takie właśnie tematyczne, segregowane domami mody, domami perfumeryjnymi, czyli Dior, Lancome na przykład, co tam jeszcze, Chanel, a później to już będzie taki bardziej miszmasz. Moje perfumy trzymam w takich pojemniczkach. Jest to szafka tak naprawdę przeznaczona do łazienki. Plastikowa szafka. I właśnie tam trzymam w ciemnych takich szufladkach właśnie te perfumy ze stałą temperaturą, tak żeby nic złego się z nimi nie stało, żeby nie miały złego wpływu czynników atmosferycznych. Także tak, podziękować też chciałam za Wasze wsparcie, za miłe słowa pod informacją, która zamieściłam chyba tydzień temu na Instagramie i na YouTubie. No nie będę oszukiwać, nie jestem w najlepszej kondycji, ale potraktuję to jako taką moją terapię, bo wiem, że jak usiądę, jak nic nie będę robić, to będzie tylko gorzej, a tego nie chcę. Ok, czyli zaczynamy. Dzisiaj, kochani, przedstawię perfumy z firmy Lancome i nie wiem sama od czego zacząć. Chyba od takich pojedynczych. No mój pies bardzo rozrabia w tle. Nie wiem, co zostanę, jak skończę nagrywać ten film. Zacznę, słuchajcie, od zapachu i od razu mówię, nie patrzcie na moje paznokcie, nie patrzcie na moje paznokcie, bo są w tragicznym stanie, czekają na wizytę u kosmetyczki. Nie wiem, kiedy tam dotrę. W końcu muszę dotrzeć, bo to już woła o pomstę do nieba. Miracle Lancome. Wiecie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, jaka historia jest za tym zapachem. Pamiętam, że wąchałam kolorowe strony pachnące, kiedyś były w takich czasopismach różnych, już nawet nie pamiętam, Twój styl chyba. No i tak się odginało i tam był zapach. I właśnie w roku 2000, bo 2001, już nie pamiętam, był mocno reklamowany właśnie ten zapach Miracle. I o nim tak marzyłam. Ja chodziłam do perfumerii, do Empiku, wszędzie gdzie się dało, żeby tylko go wywąchać, wiecie, potestować trochę na sobie. No i marzyłam, że w końcu będzie mój, a był drogi jak diabli. Pamiętam, że za 100 ml 365 zł trzeba było dać, tak, w takiej perfumerii stacjonarnej. Ja pamiętam, że też kupowałam na targowiskach, takich jak Niskie Łąki, ci co są z Wrocławia to wiedzą, o co chodzi. Czasami na Zielińskiego. I no, i tak, ale i tak, wiecie, nawet tam chyba niewiele niższa była ta kwota. No i tak myślałam, co zrobić. Pojechałam z dziećmi na kolonie w ramach praktyk, bo dla tych, co nie wiedzą, jestem po resocjalizacji ogólnie. Także wiecie, teraz sama powinnam siebie resocjalizować. No i tam zarobiłam właśnie pieniądze na ten flakon. W całości oczywiście były grosze, wiecie. Byłam tam 3 tygodnie chyba z tymi dziećmi, z tego co pamiętam, bardzo miło to wspominam. No, nie chcę rozwijać tematu, bo nie o tym mowa. I potem jak wróciłam sobie, kupiłam ten flakon, jaka ja byłam szczęśliwa, po prostu w siódmym niebie byłam. I niech mi ktoś powie, że zapach nie wpływa na nastrój. Ten zapach wpływa na nastrój, to jest jak cud, właśnie Miracle, taki różowo-kwiatowy, bardzo kobiecy, ale też z taką nutką słodkiej korzenności, jakiejś takiej głębi. To nie jest taki frywolny, nastolatkowy zapach, tylko właśnie taki już bardziej dojrzały. Dobra, przejdę teraz może do Lancome Hypnose. Ja mam tutaj 3 zapachy z tej serii, słuchajcie. Zacznę może od Senses. To jest dla mnie miodownik, kwiatowy miodownik. To jest nektar z kwiatów, słodki miód kwiatowy właśnie.
ciepły, drzewny taki podton, taka baza właśnie ciepłodrzewna, ale oprócz tego taka owocowo-kwiatowo-miodowa słodkość. Charakterystyczny dość zapach i też znowu nie jakiś taki infantylny, taki lelum po lelum, tylko naprawdę porządny, porządny kawał produkcji zapachowej. Następny to zapach jest już też wycofany w ogóle. Hypnos. To jest po prostu taki pogłębiona wersja eliksirowa właśnie zapachu Hypnos. Coś pięknego. Tu jest jeszcze więcej wanilii, takiej mokrej wanilii. To jest jak mokre ciasto waniliowe, taka babka waniliowa, nasączona jeszcze bardziej wanilią, do potęgi entej po prostu. Kwiaty właśnie i dużo, 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 dużo słodkości w tym zapachu. Przepiękny zimowy, taki otulający, miękki sweter, szal. Wszystko, co się kojarzy z ciepłem, z otuleniem. Przepiękny i wieczorowy, tajemniczy zapach, ale też słodki, nietrudny moim zdaniem. A tu klasyk, mamy klasyka, woda perfumowana, on zmienia kolor. Na początku jest taki bardziej niebiesko-fioletowy, a z czasem ciemnieje. To za sprawą składników użytych do produkcji, kompozycji. Zapach się nie zmienił absolutnie. Jest nadal cudowny, taki owocowo-waniliowo. To jest taka guma balonowa. Ten zapach bywa porównywany do gumy balonowej. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Coś pięknego. To jest dużo owoców i dużo wanilii. Ale też jakaś taka nutka orzeźwiająca. Nie jest tak słodki jak Hypnos Elixir, chociaż jest też bardzo słodki. Nie oszukujmy się. Jest też bardzo słodki, ale mniej skondensowany. I bardziej żyjący w przestrzeni, bardziej taki rozproszony, if you know what I mean. Przepiękny też. Okej. Okay. Następnie może przejdziemy do rodziny Lavie Belle. Okej. Okay. Nie wiem od czego zacząć. Słuchajcie, zacznę od początku, od roku 2012, bo wtedy chyba powstał klasyk. Czyli woda perfumowana Lavie Belle. Pamiętam, wtedy miałam tylko córeczkę, taka malutka była jeszcze. I stwierdziłam, pamiętam jak dzisiaj, że kupię sobie coś tak, wiecie, żeby podkreślić moją kobiecość, bo wiecie, młoda matka, zajęta małym dzieckiem i tak dalej. Można zapomnieć o pewnych kobiecych stronach życia. No i kupiłam sobie to właśnie przez internet, gdzieś u jakiegoś sprzedawcy, chyba z Allegro. W ogóle ta pani mi sama dowiozła, pamiętam, pod drzwi. Byłam przeszczęśliwa, od razu psiknęłam tym zapachem, akurat mieliśmy gości. I zwrócił uwagę, a ja po prostu byłam w siódmym niebie. To była taka moc, nie wiem czy nadal jest, bo wiem, że zapach przeszedł reformulację, ale to jest ta pierwotna wersja, słuchajcie, jeszcze mam. I nadal pachnie wspaniale, mocno, tak irysowo. Tutaj jest irys. Cała w ogóle seria Lavie Belle kręci się wokół nuty irysa. Jest sporo słodkości, jakichś karmelowo-waniliowych akcentów jak najbardziej. Owoców też, kwiatów też, ale irys. Irys to jest taki leitmotiv po prostu całej serii Lavie Belle. I mam tak miłe skojarzenie z tym zapachem. O, widzę, że słońce wyszło, jak miło. Będę miała pasek przez twarz. No nie szkodzi. Że szok po prostu. No i już mi się kończy właśnie. Pomyślę, czy kupić jeszcze raz tego klasyka, czy nie. Chyba kupię. Coś mi się zdaje, że kupię. Okej. Następnie mamy... Nie jadę w kolejności chronologicznej, jak one powstawały. Wodę toaletową, słuchajcie. Tak, to jest woda toaletowa. Tu jest więcej jakby cytrusów, takie odświeżenie tego Lavie Belle. Zapach nie jest tak ekspansywny, tak ciężki, bo Lavie Belle, ten woda perfumowana, potrafi przytłoczyć trochę. Jest bardziej przestrzenny właśnie, taki krystaliczny, taki iskrzący trochę. Właśnie w otwarciu jest więcej cytrusów, jest taki świeższy, no odświeżona wersja wody perfumowanej, nie będę za dużo mówić, z zachowaniem DNA całej serii. Następne Lavie Belle, to słuchajcie, to jest Lavie Belle en Rose, taki oto różany. Jak wiecie, ja bardzo lubię róże,
tutaj też ona występuje i ten zapach już bardziej trochę odbiega jednak od tego klasyka. Jest taką kompozycją skłaniającą się bardziej ku róży. Totalnie ku róży. Z słodkiej róży, takiej aksamitnej, mięsistej, ale nie przesadnej. To nie jest dla mnie ciężki wieczorowy zapach, to jest zapach na dzień w dalszym ciągu, który świetnie się odnajdzie w różnych okolicznościach, dość uniwersalny. Jeżeli chodzi o porę roku, to on również jest uniwersalny. I na wiosnę, i na lato, i na jesień, i na zimę sprawdzi się wyśmienicie, wspaniale dla wielbicieli róży. Okej, okay. Następny to... Słuchajcie, och, ten też mam wspomnienia. Absolu, to jest wersja Absolu La Viebe. Zobaczcie, jak bogaty kolor, to już świadczy też o tym, co mamy w środku. Soczek też jest bogaty, bo ten zapach ma już dużą głębię, naprawdę dużą głębię i taką seksowność, słuchajcie, zmysłowość. To jest tak intensywny, pogłębiony zapach La Viebe, że no to jest jak... konfitura, jak sama esencja La Vie est Belle. Kojarzy się trochę z ciastem marchewkowym. Ten irys tutaj jeszcze bardziej marchewkowo wybrzmiewa. Trochę jak ciasto marchewkowe właśnie, tak? Ale takie słodkie, takie totalnie słodkie ciasto marchewkowe. Sorry. Może się komuś nie spodobać, ale takie mam skojarzenia. I idealny jest to z kolei właśnie zapach na zimowe wieczory, na jakiś czas świąteczny. Taki, wiecie, błogiego lenistwa, gdzie obżeramy się po prostu tymi słodkościami i tak dalej. I to jest zapach, który bardzo zwraca na siebie uwagę, bardziej niż wersja podstawowa. Kiedy ja go używałam, nie było chyba osoby, która by nie zwróciła na to uwagi. Weszłam do sklepu nawet i pani powiedziała: co to za perfumy, proszę mi natychmiast powiedzieć, podać nazwę. No i musiałam jej napisać na karteczce. I gdziekolwiek go nie, po prostu nie nałożyłam na siebie, to zawsze ktoś wodził nosem albo pytał wręcz po prostu, co to jest. Bo to już jest zapach charakterystyczny, wcale nie cichy, totalnie odjechany, nie? Następnie. Tu mamy wersję Intense. To jest taka wersja bardziej orzechowa. To już jest ślad takich orzechów włoskich. Jest słodkość, ale taka orzechowa właśnie bardziej. Kwiaty jak najbardziej są obecne, jakieś akcenty owocowe, ten irys oczywiście. Natomiast orzechy. Tu jest nuta orzecha dość mocno zaakcentowana i przez to ten zapach chyba jakoś mi się tak kojarzy, nie wiem, jakoś tak jesiennie. Trochę bardziej. To też jest zapach, który dość mocno nawiązuje do klasyka, do podstawowej wersji, natomiast ta orzechowość czyni go takim, no, wyjątkowym. Ok, przejdziemy do następnej, takiej czerwono-owocowej wersji, La Vie est Belle Intensement. Tu mam miniaturkę zapachu, bardzo wdzięczną zresztą. Chyba dostałam ją przy okazji jakichś zakupów za diabła, nie pamiętam. Może ktoś mi przypomni, bo gdzieś pewnie kupowałam kiedyś i pokazywałam w filmie. I to jest właśnie czerwono-owocowa wersja La Vie est Belle. Jest ten La Vie est Belle, ale gdzieś cicho brzmiący, ta wersja, ta kompozycja podstawowa. Jest dużo czerwonych owoców, słodkich, takich konfiturowych, trochę kojarzący mi się zapach z Trésor à la Folie. Chyba tak się nazywał tamten zapach. Miałam go i sprzedałam i teraz żałuję. Nie pytajcie. Mocna konfitura po prostu, malinowo-różana. Róży tu jest mniej więcej owoców, właśnie malin, jakichś jeżyn, coś takiego. Przyjemne dla wielbicieli soczków owocowych, takich skondensowanych. Ostatnia chyba już odsłona to La Vie est Belle Florale. Słuchajcie, wiosenno-letni pewniak. To jest wiosenno-letni pewniak, przepiękny. Taki właśnie dziewczęcy bardzo. To jest najbardziej dziewczęca chyba wersja La Vie est Belle z tych wszystkich, które pokazałam. Kwiatowy, cytrusowy, świeży, taki delikatny dość, taki dziewczęcy, niewinny, ale nie infantylny, bardzo uroczy i totalnie kobieco-romantyczny, słuchajcie. To jest róż brzoskwiniowy, dokładnie taki kolor. Ma dla mnie ten zapach, jeżeli zapach może mieć kolor. Synestezja, słuchajcie, tutaj zachodzi. Przepiękny. Jeżeli ktoś się czuje za mało kobieco, to kiedy użyję tego zapachu, myślę, że ten problem zniknie natychmiast, bo
To jest zapach ogrodu, to jest zapach garden party. Optymistyczny totalnie i taki wdzięczny, po prostu wdzięczny. Chyba zakończyłam już serię La Viebel. Słuchajcie, przechodzimy do Trezor. Z Trezor mam Midnight Rose i to jest dżem. To jest dżem malinowo-jarzynowy z piżmem, z wanilią, z kwiatami i z różą jak najbardziej. Ciemny zapach, to jest taki już bardziej ciemny zapach, jesienno-zimowy powiedziałabym. On świetny potrafi być przy niskich temperaturach. Do pracy raczej niekoniecznie, gdzieś na jakieś wieczorne wyjścia, kolacje takie zmysłowe, wiecie. Jakieś takie dłuższe wieczory przeciągające się. Tutaj pewnie też wiecie, o co mi chodzi. Ale też bardzo taki kobiecy, zmysłowy, no ale z drugiej strony taki jedzeniowy dość mocno, bo kojarzy się właśnie z dżemem, z konfiturą, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Następnie może niech będzie... Co by tutaj Wam pokazać następnego? Chyba klasyk. Trezor. Woda perfumowana, Lanui. Czekolada. Dla mnie to są pralinki z czekoladowymi... Czekoladowymi czekoladkami, wiecie. Nie pytajcie. I róża do tego. Pudełko czekoladek z różą. Bardzo mocny, też charakterystyczny zapach, który zwraca na siebie uwagę i też niejednokrotnie byłam zaczepiana, kiedy go używałam. Raczej nie miałam żadnej sytuacji, żeby komuś pachniał nieprzyjemnie. Nie odniosłam takie wrażenia, ale być może to ktoś mi nic takiego nie powiedział ze względu na grzeczność, albo bał się, że mu coś odpalę, wiecie. Po mnie można się różnych rzeczy spodziewać czasem. No, także dla mnie to jest czekoladka z różami. Może czekoladki z nadzieniem różanym? Nie wiem, coś takiego mi się tutaj kołacze. Okej, następne to, słuchajcie, będzie... Waham się, który teraz podać jako kolejny. No dobra, L'eau de Parfum Caress. To jest Caress, tak? Taki z różową różą, tamten był z czarną, ten jest z różową. I to jest Trezor, taki trezorowy, ale z dużą dozą słodkich kwiatów, taki już bardziej kwiatowy, tamten był taki czekoladowy bardziej, ta woda perfumowana, ten Caress to jest bardziej w stronę właśnie kwiatów, taki świeższy jest po prostu. No kwiatowy bardziej, mniej w stronę gourmand, chociaż dalej jest słodki, ale słodyczą taką kwiatową bardziej. Okej, następne to chyba mój ulubiony z całej serii, Mask Diamond, to po francusku, Mask Diamond po angielsku, biały po prostu. La Rose Tentation. Nie pytajcie, nie wiem jak się wypowiada to. The Tempting Rose. No, coś w tym jest, słuchajcie. Znowu mam pasek na twarzy. Biała, piżmowa, cukrowo-piżmowa chmurka. To jest chyba najbardziej odbiegający z całej rodziny trezorów zapach dla mnie. To jest białe piżmo, to jest hołd dla białego piżma, dla kwiatów, dla świeżości, dla przejrzystości, dla higieny też, bo to jest zapach taki czysty, ale słodki. To jest jak puder, trochę jak puder dla dzieci, ale nie do końca kosmetyczny, tylko bardziej słodki. To jest puder dla dzieci z domieszką cukru pudru. O, to jest chyba dobre skojarzenia. Sporo kwiatów, ale to piękne białe piżmo jest po prostu tutaj cudowne. Jest tak miękkie, tak chmurkowe, tak puszyste, że to jest coś cudownego. Lanui Trezor Mask Diamond. I ostatnia z serii to jest Dentelle de Roses w koronkowym, przepięknym tutaj opakowaniu, jak można zauważyć. I tutaj jest znowu przewaga róży, takiej konfiturowej róży, dość intensywny zapach, to już jest też. Chociaż nie tak intensywny jak klasyk. Dla mnie w dalszym ciągu klasyk, woda perfumowana jest najmocniejszym z tej całej serii. Róża.
bardzo piękna, dojrzała róża. Elegancka, to jest zapach bardzo elegancki, taki stonowany. Gdzieś też nawet na jakieś kolacje biznesowe by się bardzo dobrze sprawdził, ale też na randki. Myślę, że głównie jesienią i zimą, bo to jest taki typ zapachu rozgrzewającego też trochę. To jest elegancka róża z piżmem, z domieszką lekkiej słodkości i tyle. I słuchajcie, ostatni przedstawiciel domu Lancôme to jest Idol. Ja mam tutaj tą wersję pierwszą, która wyszła, która bywa porównywana do szamponu do włosów, takiego kwieciucha, zwyklucha. Trochę tak jest. No nie powiem, że to jest jakieś wybitne dzieło, wiecie, ale to jest zapach świeży, wiosenno-letni, też bardzo kobiecy, nie powiem, że elegancki, on jest taki bardziej... To jest taka sportowa elegancja, o, tak bym go określiła, taki na co dzień po prostu, do pracy też idealny. Nie obraziłabym się na wersję Intense, bo myślałam też nad nią. Zobaczymy, może w końcu wpadnie w moje ręce, ale wymaga jeszcze głębszych testów. Mam próbkę właśnie wersji Intense. Może jakieś testowanie na tapecie z nim zrobię? Co wy na to? Chcecie jakieś testowanie na tapecie, żebym się pindrzyła i ten, no i opowiadała o wrażeniach zapachowych? No nie wiem, sami napiszcie. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Lancôme. Nie wiem, jaka będzie następna firma, którą przedstawię za tydzień. Zobaczymy, to się okaże. Zapraszam wszystkich serdecznie do komentowania tego filmu. Statystyki w YouTubie są nieubłagane. Jak nie ma komentarzy, nie ma ruchu na filmie, no to jest po prostu chowany. Ten film jest wtedy chowany, YouTube go nigdzie nie promuje. Także jeżeli się podobało, to zapraszam do chociażby zostawienia emotki, czegokolwiek, do kciukowania w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to proszę napraw to. Jest to możliwe, kiedy naciśniesz dzwoneczek, kiedy naciśniesz przycisk subskrybuj, a dzwoneczek służy do tego, żebyś dostał powiadomienie, dostała powiadomienie o każdym moim nowym filmie. Mam nadzieję, że się podobało, jeszcze raz to powtórzę. Z serii Perfumy na tacy nie zrezygnuję, ponieważ wszyscy, prawie wszyscy, może z jedna osoba albo z dwie powiedziały, że już jej się znudziło, ale wszyscy inni stwierdzili, żeby nie rezygnować z perfum na tacy, więc będą perfumy na tacy. Bądźcie spokojni i do zobaczenia, pa!